Będą tego, co o nas mówić będą w gazetach, czy gdzie indziej, czy gdziekolwiek, ale to, co mówi Bóg, oto prawdziwa pokora. Nie działać na pokaz, lecz pozostawać pod okiem Boga, pracować z pokorą dla Boga i w ten sposób prawdziwie służyć także ludzkości i człowiekowi. Niech ten Duch Boży, Duch Służby Bożej ożywia Ciebie na zawsze. Zawierzywszy Bogu siebie i swoją posługę, ani na chwilę nie możesz zapomnieć, że Bóg jest pierwszy, który Ciebie umiłował i Tobie zaufał. Przygotowujemy się do świąt zesłania Ducha Świętego, Parakleta, Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Paraklet dosłownie to jest ten, który wysłuchuje naszego wołania. Ten, który czeka na nasze wołanie. Ten, który zawsze gotowy jest nas obdarzyć i to swoją pełnią, ale nigdy sił. Tylko tak, jak potrafi oddarowywać miłość. Wyrazem tej miłości, tej miłości jest przyjaźń. I w święcie kapłańskim każdy z nas, Ty również usłyszałeś słowa, nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. Bo sługa nie wie, czego oczekuje od niego jego Pan. Przyjaciel wie wszystko. Przyjaciel Jezusa Chrystusa. Przyjaciel Jezusa, który nas wybrał, uczynił podobnymi, bo nie jesteśmy podobnymi do Niego. Przyjaźń jest kształtem miłości. Wybiera podobnych, ale uczynił podobnymi. Chrystus nie mógł znaleźć podobnych, ale wybrał nas jako kapłanów i daje nam Ducha Świętego, który uzdalnia nas do świętości. Stąd musimy codziennie podejmować wysiłek, by dorastać do wiary, przyjaźni z Chrystusem, by w nas, jak powie święty Paweł, były te same dążenia, te same pragnienia, które były w Jezusie Chrystusie. I na koniec, szczególnym znakiem jest również to, że przyjmujesz święcenia kapłańskie, otrzymałeś święcenia kapłańskie w roku, kiedy dokładnie ołtarz został błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, którego znałeś, którego mogłeś podziwiać, ale który pokazał nam, że istota chrześcijańskiego i kapłańskiego życia nie polega nawet na sprawowaniu sakramentu, ale na osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, przyjacielem, czyli na świętości. Przyjąłeś święcenia kapłańskie w momencie, kiedy Bóg powołał do domu ojca Stefana kardynała Wyszyńskiego, sługi Bożego. Człowieka, który przez 33 lata prowadził nasz Kościół i dzisiaj czczony jest jako sługa Boży, niewątpliwy, że doczekasz tego, że będzie błogosławiony i święty. To jest szczególny znak, to jest szczególna łaska. Słyszałeś słowa, przyjmij dary ludu świętego, które masz ofiarować Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Krzyża Pańskiego. Bez tajemnicy Krzyża Pańskiego nie ma życia Pańskiego. Krzyż jest wpisany w sposób nierozerwalny w życie każdego kapłana, ale krzyż jest także jedyną drogą do życia. Dziś usłyszałem słowa w Ewangelii, ja żyję i wy żyć będziecie. To jest nasze powołanie. Powołanie nas kapłanów i misja nas kapłanów,
powiedziała do mnie Jezus Chrystus, dzisiaj, dzisiejszej Ewangelii, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna. Radość z życia pełnym darem miłości. Radość z życia ofiarnego, trudnego, ale radosnego dlatego, że w nim jest Bóg i dlatego, że widzi sens tej posługi. Radość Maryi, która spieszy z Jezusem do Elżbiety i do potrzebujących. Maryi, Matki Kapłanów, którą polecamy Ciebie, Matki Najwyższego Kapłana, Oblubienicy Ducha Świętego, i prosimy, wyjednaj nam kapłanom, szczególnie naszemu drugiemu neopresbiterowi, bezcenny dar przemiany w Chrystusie. Matko Miłosierdzia, to Twój Syn wezwał Ciebie, rozwał, byśmy, tak jak On, stawali się światłem i solą ziemi. Pomóż nam Twoim możnym wstawiennictwem, byśmy nigdy nie zawiedli Twojego wzniosłego powołania, naszego kapłańskiego powołania, niesienia Chrystusa, byśmy swoją czystością zachowywali Jezusa i Jego miłość, swoją pokorą byli znakiem dla wszystkich, którzy Ciebie szukają. Otocz nas swoją wreszcie macierzyńską miłością, pośredniczką i orędowniczką łaski, Ty, która cała jesteś w łączku, pełna łaski. Ty, która jesteś jedyną, poza Chrystusem, pośredniczką. Uproś naszemu drugiemu neopresbiterowi u Boga całkowite odnowione serce na zawsze. Niech miłuje Ciebie całym sercem, ze wszystkich sił. Niech służy Tobie tak, jak służył Tobie Twój Syn Jezus Chrystus, teraz i na wieki wieków. Amen. Yeah.